I myślę, że trzeba was wszystkich, umiłowanych w Panu, przywitać tak, jak należy, wierszem, bo my ze wschodu, z Wilna, wyrośliśmy na poezji Adama Mickiewicza i dlatego też zjechaliśmy się wszyscy młodzi tu do Krakowa Jasnych Wież. Jesteśmy tu z Wrocławia, Łodzi i z całej Polski też. I chcemy serca, rytm pogodzić, aby jak jeden biły dzwon, mocni przyjaźnią do każdego człowieka, zbudujemy nowy dom. Przyjmijcie tu kilka myśli i niech się uda budować. Zbudowaliście ponad 120 domów w naszej ojczyźnie. Przybyliśmy tutaj, żeby uczcić i podziękować Panu Bogu za 30 lat istnienia Towarzystwa Świętego Brata Alberta. I jesteśmy tutaj, jak mnie uświadomił ksiądz biskup po raz 15, żeby dziękować Bogu za te wspólne osiągnięcia w stosunku do ludzi potrzebujących w naszej ojczyźnie. Jest to piękny sukces i dlatego też ja stary, który byłem przy narodzinach waszego towarzystwa, Panu Bogu dzisiaj dziękowałem we mszy świętej, że doczekałem tego radosnego dnia 30-lecia towarzystwa i 15-lecia tej pielgrzymki. Co chcę powiedzieć? Krótko. Wielkie Bóg zabrać. To piękne staropolskie ujęcie wdzięczności. Tej cnoty, która jest bardzo mila Panu Bogu i bardzo mila każdemu człowiekowi. Chcę podziękować za wszystkie trudy was tu obecnych, którzy macie za sobą setki kilometrów, żeby przybyć do dawnej stolicy naszej ojczyzny, do Krakowa, ale także zostali tam ci, którzy nie mogli przyjechać. Im też serdeczny Bóg zapłać za trud, za wysiłek, za pomoc, nie zawsze łatwą dla drugiego człowieka, który znajduje się czasem nad przepaścią i trzeba go jakoś o to ująć, trzeba mu pomóc, trzeba mu pokazać to dobre oblicze Chrystusa, które wyciśnięte zostało przez chrzest święty albo w inny sposób dla Pana Boga dostępny. Niech więc te słowa starego biskupa zostaną przez was przyjęte i zawieźcie do wszystkich swoich koleżanek i kolegów i podziękujcie im za to, że są blisko człowieka w potrzebie. A to powiedzenie Chrystusa, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, niech będzie kluczem, który otworzy szczęśliwość i doczesną, i kiedyś wieczną. To tylko tyle. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich z wielką radością. Słuchaj, w naszych albertyńskich progach u stóp Chrystusa Ecce Homo, które, jak pani Jadwiga powiedziała, w kopii tego obrazu nawiedził wszystkie schroniska i placówki towarzystwa. Witam przy relikwiach świętego brata Alberta i błogosławionej Bernardyny. Tegoroczna pielgrzymka zbiega się z 15. rocznicą jej beatyfikacji, której dokonał Jan Paweł II 6 czerwca w Zakopanem w 1997 roku. Szczególnie serdecznie witam Jego Eminencję, księdza kardynała
Henryka Gulbinowicza, który pierwszy pobłogosławił to zbożne dzieło w swojej archidiecezji. Ogromnie cieszymy się obecnością drugiego księdza kardynała i bardzo szanujemy jego osobę. Witam serdecznie księdza biskupa Edwarda Janiaka, opiekuna duchowego Towarzystwa Pomocy, którego życzliwości niejednokrotnie doświadczamy. Serdecznie witam wszystkich czcigodnych kapłanów, szanownego pana przewodniczącego wraz z zarządem i bardzo, bardzo serdecznie wszystkich drogich pielgrzymów z Towarzystwa Pomocy imieniem świętego brata Alberta. Dzięki Eucharystii, w której za chwilę będziemy uczestniczyć, jesteśmy cząstką Kościoła, który jest naszym domem. Ufam, że dziś wszyscy będą się tutaj czuć u siebie, jakby w domu, którego gospodarzem jest święty brat Albert. Nikt nie idzie sam do nieba, pisał w swoim notatniku ojciec ubogich. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale i inni Go przez nas pokochają. Zgromadzeni w tak licznej grupie Jego czcicieli i naśladowców, widzimy, jak dosłownie spełniają się te słowa. Iluż ludzi poznało i pokochało Pana Boga dzięki bratu Albertowi, dzięki temu, że stał się dobry jak chleb, oraz błogosławionej Bernardynie, która wręcz nakazała czynić wszystkim dobrze. W takim poczuciu braterskiej wspólnoty prosimy czcigodnych celebransów o poprowadzenie tej modlitwy, która da wszystkim siłę do miłości wzajemnej, miłości służebnej, za przykładem naszych świętych patronów. Eminencjo, najdostojniejszy księże kardynale, przewielebni księża, diecezjalni, zakonni, wielebne siostry zakonne, drodzy przedstawiciele Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta, na czele z panem prezesem, ukochani pielgrzymi. Jest kilka racji, które pozwalają na uroczyste dziękczynienie w dniu dzisiejszym, bowiem jest to już 15. pielgrzymka, ale też, jak słyszeliśmy z ust siostry, 15. rocznica beatyfikacji siostry Bernardyny. Minęło 30 lat od pierwszego założonego schroniska we Wrocławiu. Dlatego dzisiaj pragniemy podziękować Panu Bogu, przybywając do tego cudownego miejsca pielgrzymce, właściwie odpustowej. Chcemy tradycyjnie wypowiedzieć cześć świętemu bratu, chociaż wiemy, że w Kościele jest to dzień 17 czerwca, ale chcemy też prosić podczas tej Eucharystii o szczególne siły i mocy dla tych, którzy prowadzą to zbożne dzieło. Słowo dzisiejsze, jak przed chwilą słyszeliśmy ze stołu Słowa Bożego, pierwsze czytanie, byśmy właściwie zaczynali miłość od siebie, nie wygrażając nikomu, bo tylko Bóg jest sprawiedliwy. Na świecie nie ma sprawiedliwości. Tylko Pan Bóg,
który zna człowieka, potrafi czytać w jego sercu, w jego myśle. Pan Bóg widzi też, ile się trudzimy, żeby być lepszymi. I dlatego wypraszamy u Niego Boże miłosierdzie, bo też mamy świadomość naszej grzeszności. Chciałbym w pierwszej części przywołać choćby pokrótce postać świętego brata Alberta, chociaż wielu z tutaj obecnych może to recytować na pamięć. A w drugiej części chciałbym zwrócić uwagę na tej naszej refleksji nad cnotą odwagi. Dzisiaj potrzebna jest odwaga i męstwo, by się Kościoła nie wstydzić, by się Chrystusa nie wstydzić, by być czytelnym znakiem obecności Boga. Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, w liście, który skierował do rodziny albertyńskiej z okazji 150. rocznicy urodzin świętego brata Alberta, tak scharakteryzował jego duchowość. Jest to święto duchowości urzekającej, zarówno swym bogactwem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą. Uczestnik styczniowego powstania, utalentowany student, artysta, malarz, który staje się naszym polskim biedaczyną, jak święty Franciszek. Szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia. To słowa wypowiedziane w Rzymie w 1995 roku. Wszystko to, co się złożyło na drogę życia świętego brata Alberta, stało się właściwie podstawą jego duchowości i bezpośrednim wzorcem, który kształtował duchowość tego świętego i święty Franciszek z Asyżu. Chociaż brat Albert czerpał też z innych źródeł, jak na przykład świętego Jana od Krzyża, świętego Wincentego a Paulo, jednak przede wszystkim reprezentuje on ducha franciszkańskiego, nadając mu bardzo oryginalne ujęcie. Jest to duchowość na wskroś ewangeliczna. Święty brat Albert odczytał Ewangelię Jezusa Chrystusa dosłownie. Wcielał ją w życie z całym radykalizmem. Jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Chrystus nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. I ten symboliczny gest umycia nóg pozostawił nam w testamencie. To jest droga do Boga. Nie można kochać Pana Boga, nie kochając ludzi. Kto gardzi ludźmi, gardzi Bogiem. Nasz sprawdzian wobec Pana Boga z tej miłości to jest sprawdzian wobec ludzi, których w swoim życiu spotykamy. Całe życie Chrystusa było dla świętego brata Alberta objawienie niepojętej miłości. I za przykładem świętego Franciszka rozmiłował się i w tajemnicy żłóbka, i w tajemnicy krzyża i męki Chrystusa, ale przede wszystkim w Eucharystii, we mszy świętej, tej żywej, sakramentalnej obecności Boga pośród nas. Ta wdzięczność i ta miłość skłania świętego Alberta do całkowitego oddania siebie Bogu, co wyrażało się przede wszystkim w szukaniu, wypełnianiu we wszystkim Jego woli. Tak nam często się wydaje, tak byśmy chcieli świat po swojemu ustawić. A tak rzadko pytamy, jak by Pan Bóg chciał, żeby było? Jakby Pan Jezus się zachował w takiej sytuacji? Szukamy wzorców, idoli, a mamy wzór niedościgniony. I wtedy wiele emocji, wiele subiektywnych sądów na nic się zda. Jakby Pan Jezus w takim momencie postąpił? Wola Boża przede wszystkim i tylko to,
to jest całkowity, całożyciowy program świętego brata Alberta. Wola Pana Boga. I to jest wzór dla nas i dzisiaj współcześnie żyjących ludzi. Odkrywał święty brat Albert głęboko, ale i z pokorą to, co ma robić w modlitwie, kontemplacji, ale też tym rysem takiej duchowości było łączenie i modlitwy z twardym czynem posługi bliźnim, przekształcaniem pracy w modlitwę. Dopełniają w najpiękniejszej formie, całkowitym darem siebie. Jeśli cię zawołano do biedaka, idź natychmiast do niego, mawiał, choćbyś był w świętym zachwycie, gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa. Ten radykalizm ewangeliczny aż do bólu serca. Tak, tak, nie, nie, nie ma innego kompromisu. Naśladowaniu Chrystusa przez praktykę rad ewangelicznych brat Albert za świętym Franciszkiem w sposób szczególny rozmiłował się w ubóstwie, zachowywał je z całym radykalizmem i dla świętego brata Alberta ubóstwo było najpełniejszym uczestnictwem w ubóstwie samego Chrystusa, który będąc bogaty dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. To twarda i trudna prawda. Nam się wydaje, co ja mam dać? Ja przecież nic nie mam. Czym mam się dzielić? A nieraz zwykłe słowo, uśmiech skierowany, więcej znaczy jak bogactwo. I tak czasem bywa i w domu. Bogactwo, przepych, jak się tam zajrzy, to płacz i zgrzytanie zębów. A nieraz skromnie do pierwszego brakuje, a z domu się nie chce wychodzić. Ukochani pielgrzymi, z ubóstwem łączył święty brat Albert ducha pokuty jako drogi oczyszczenia serca, ekspiacji Bogu za grzechy świata. Pokuta miała charakter pogodny, radosny, jako wyraz wdzięczności Chrystusowi za Jego mękę odkupieńczą. To wielka tajemnica, że to Pan Bóg taką drogę wybrał, że odkupił ludzi przez cierpienie, przez krzyż. Dlatego nigdy nam nie wolno mówić, że ktoś choruje czy cierpi, bo go Pan Bóg skarał. To jest wielka tajemnica. Jan Paweł II mawiał, że ci, którzy cierpią, to są jakby bliżej krzyża Chrystusowego. Myśmy w tych dniach we Wrocławiu też obchodzili 15. rocznicę 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Poprosiliśmy gościa, który od pierwszego dnia pontyfikatu Jana Pawła po ostatni dzień był przy nim. To fotograf Arturo Mario. Przybył, dał piękne świadectwo, spotykał się z ludźmi w kościele, z młodzieżą. Byłem na takim jednym spotkaniu, młodzież akademicka, bardzo odważna, zadawali pytania, oczywiście o osobowość Ojca Świętego, ten wypadek przykry, strzał, bo przecież był metr od tego tragicznego strzału na placu Świętego Piotra, ale było też pytanie jedno szczególne o życie prywatne tego fotografa. Jeden ze studentów spytał, a jak u Pana to wygląda, w Pana rodzinie? On powiada tak do niego, wiesz co, nie miałem czasu dla rodziny. Od rana do wieczora przy papieżu. Mam żonę, mam jednego syna. I powiada, kiedy przed śmiercią Jana Pawła II syn przyszedł i mówi, tato, idę do seminarium. Mówi, jak to? Jedyna do seminarium? Tak. Wyświęcił go już Benedykt XVI. Poszedł na misję. Dzisiaj pracuje w Afryce, wśród ubogich, wśród dzieci ulicy. I ten student pyta, i Pan jest szczęśliwy? Mówi, tak, jestem szczęśliwy, bo mój syn jest szczęśliwy. Będąc biednymi,
z chorymi, poświęcając swoje całe życie. I dodał, jestem przekonany, że dalej błogosławiony Jan Paweł II czuwa nad nim i go prowadzi. Ukochani w Chrystusie Panu, nie da się rozdzielić życia prywatnego, tego oficjalnego, ale też tego osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Nieraz nam się wydaje, że nasze modlitwy są niewysłuchane, bo jesteśmy bardzo roszczeniowi, chcielibyśmy to. Dlaczego to tak jest? Okazuje się, że wiele sytuacji później z perspektywy czasu przekonujemy się, ludzie rozwiązują. Pan Bóg stawia na naszej drodze życia ludzi, którzy pomogą, poddźwigną, dają nadzieję. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy mają tą odwagę dzisiaj i męstwo, stanąć po stronie ludzi skrzywdzonych, ubogich. Męstwo pochodzi od Boga. W księdze Izajasza czytamy, i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości, rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. Ukochani w Chrystusie Panu, aby ludzie mogli dobrze i łatwiej zrozumieć, że są silni jedynie dzięki Bogu. To święty Augustyn tak mawiał, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Dzisiaj, w tym cudownym miejscu, patrując się w ten obraz peregrynujący, chce homu, wypraszajmy siłę i odwagę dla nas, byśmy się Chrystusa nie wstydzili, nie zapierali, byśmy mieli odwagę też bronić Kościoła. W Kościele wszyscy są u siebie. W Kościele każdy ma swoje miejsce. Kościół jest naszym domem. Ale tak jak matka, nie na wszystko się dzieciom godzi. Matka, która kocha swoje dziecko, stawia też wymagania. I mówi, nie rób tego, tak należy. Nieraz dzieci nie chcą słuchać. Schodzą na manowce życie, ale miłość matczyna nigdy nie stygnie. Bywa tak, że im to dziecko jest słabsze, tym jest większa miłość matki do dziecka. Jak chore, to bardziej nad nim się pochyla. Niech Pan Bóg, znając nasze myśli, intencje i czyny, sprawi, byśmy stali się odważnymi świadkami Chrystusa. Amen. On też składają swoje dary, chleb, przy wodę, wiarę. Zabrzańskie. Zabrzańskie. Proszę. Ale pięknie. To pięknie. A to pięknie. I tu Bóg za mną. Dziękuję Panu. Koło Dębica. A Dębica. Proszę Was. Proszę. Dziękuję. Thank you.
Jarosław. Niech panie będą zdrowe. Mają siłę. A dzieci macie. Proszę bardzo. Katowice. Katowice. Był we sklep właśnie na ulicy. To sami zdarza się taki cud. Dziękuję panu i dziękuję panu. Proszę celowo Kielce? Koło Miechów. Miechów. Proszę bardzo. Kielce. Proszę. Tak. A temu panu daje. Nie ma szukania. Czy pan nie rozsypala? Wrocław. Zarząd. A pan nie rozlał? Nie. Ale jakby stukły te kryształy, by było wesoło. Proszę pan. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Czcigodny księże kardynale, księże biskupie, szanowni państwo, to ogromna przyjemność z okazji 30-lecia jakby zamknąć obchody 30-lecia. Ale tyle słów tu było powiedzianych, więc ja tylko dopowiem jedno, bo to ksiądz kardynał dziękował no chyba w swoim imieniu i w imieniu wszystkich, którzy gdzieś tam nas obserwują, a ja bym chciał w naszym imieniu podziękować dla odmiany. Jeszcze nie mieliśmy tej okazji, bo księdzu kardynałowi, księdzu biskupowi dziękowaliśmy we Wrocławiu na uroczystościach, a tutaj chciałem podziękować siostrom Albertynkom. Zaprzyjaźniliśmy się. Jest dziwna sprawa, 15 lat już chyba, 15 raz już tutaj chyba jestem i coraz mniej mam tremy przemawiając, ale stale mam. Może tego nie widać, ale nogi mi się trzęsą. I powiem tak, aż się dziwię, ale z każdego roku jestem tutaj z większą radością. Zawsze jest coś nowego. Tym razem byliśmy z zarządem głównym od wczoraj, obradowaliśmy do godziny chyba w 11:30. Z przerwami oczywiście na mecz, no bo to nie można było inaczej. Trochę biadoliliśmy z tego wyniku, ale trudno. Trochę decyzji podjęliśmy, ale no co obserwuję? No tutaj nie tylko my mamy święto. Ja nie wiem, czy ja mogę to mówić, ale siostry Albertynki też mają święto. One nas tu przyjmują tak, jakby dla nich to też było święto i za to też szczególnie dziękuję. Wszyscy to ja ze środka właśnie może, co? O, będzie łatwiej jest. Bóg zapłać. O, to mogę.
Dziękuję Bogu za to. Proszę bardzo, już wszystko. To wygle trzeba przynieść. No. Wiecie, ten. Witam. Chleba i ludzkiej życzliwości, bo jest ona tak samo konieczna jak chleb, żeby nam nie zabrakło ludzkiej dobroci, no właśnie, ludzkiej ręki, która będzie pomocna, dobrego słowa na co dzień. Jeszcze. Właśnie. Z tego świętego ołtarza on ma wyjątkowe. Niech nam nigdy nie zabraknie chleba, ani ludzkiej dobroci.